To już bym nigdzie nic nie dostała. Sobota. Jeszcze sobie na szafkę nakleiłam kartkę. Sierpinka rozgadała, witamy wszystkich bardzo serdecznie. No to czego oni tak robisz? Ja się to muszę ogarnąć, zaraz moment, siema. Dobrze, że o majtkach nic nie powiedziałam. Niech będzie kartki przylepię też. Siema, siema. Witamy oczywiście wszystkich bardzo serdecznie na premierce z Mapy Brzosy autorstwa Sharpiego, który jest przypięty w tytule filmu. Także jeżeli chcecie szczegółowe info, to zapraszamy do niego na kanał. A my pozaglądamy, cóż tam nam Sharpi wyczynił. Wiecie co, ja tu Tince podrzucę pewne info, które bym chciał, żeby Tinka przeczytała. Dobrze, a co ten czat taki mały? Ja ślepa jestem. Zaraz. W międzyczasie, poczekajcie chwilę, niech ja sobie tylko wrócę do wstecz. Do wstecz. Wróćmy do wstecz. Jeszcze chwilę, bo tutaj jest fajne info i w sumie sobie teraz przypomniałem, że mógłbym... Siemanko, mógłbym po prostu... Czekajcie, dajcie mi moment. Muszę sobie jednak, bo YouTube historię pokazuje jak chce. Piesek nam już łóżko pościelił po swojemu. Już momento. Dobra, mamy se temat, tylko żeby nie było tego, bo... Tineczka, tutaj proszę ja ciebie. O nie. Wróć. Co zrobiłeś? Nie, to zrobiłem co trzeba. Tutaj masz szczegółowe info, jakbyś mogła przeczytać. Mater Day. Już czytać? Tutaj, chyba to jest tu. Czy... Info od Legendary Dropa? Cześć. Ale czekaj, czego my coś nie, mi tu się nie zgadza? To nie tam to. Było takie właśnie... Fajne info było i ten. No nic, słuchajcie, jak znajdziemy info, to wrzucimy, albo zobacz u Sharpiego może, albo to u Sharpiego może było, to pod filmem z premiery mapy, bo tam jest premierowy film i chyba tam jest to info. Chodzi mi tam o opis mapy, co mapa zawiera i tak dalej i w jaki sposób, ile była tworzona i takie, potrzebuję takie info. Dobra, fajnie, że wbijacie, dziękujemy za lajki. Na wstępie powiem, tak jak zresztą już założyliście na karcie społeczności, takie info parafialne, że z dniem dzisiejszym Discord należy, nasz Discord Subiki Kristinki, być może ta nazwa się zmieni, bo trochę mi tu teraz przestaje pasować, należy tylko dla naszych kochanych wspierających, także zapraszamy do wsparcia naszego kanału i do wbijania na nasz kanał Discord. To, co się zmieniło, poza tym, że dostęp mają tylko wspierający na randze, wspierający oraz prezenty od was, czyli gry i dodatki, zmieniło się to, że usunęliśmy kanał Twinik YouTube. Teraz wystarczy dołączyć do serwera i napisać we wiadomości prywatnej Twinik YouTube, po którym my zweryfikujemy, czy dana osoba faktycznie jest wspierającą, czy nie. Bo jak wiecie, każda z osób wspierających jest zarejestrowana u nas na karcie końcowej stream, więc na podstawie tego weryfikujemy i wiemy, kto jest kto. Poczekajcie, muszę sobie jeszcze tylko odpalić narzędzia. To mogę już? Tak. No to cicho. Ja sobie tutaj będę działał, przygotuję, a Tinka wam przeczyta, że tak powiem, info na temat mapy Brzosy autorstwa Sharpiego. Wczoraj była premiera, Tak, mieliśmy wczoraj ogrywać, ale wczoraj ze względów zdrowotnych nie podołaliśmy, właściwie ja bardziej, bo mi łeb tak napierdzielo, że odpuściłem. Dobra, już cicho. Czekaj, niech dokończę, bo też mogły się co niektóre osoby dziwić. Jeszcze jedną rzecz powiem, poczekaj. To po pierwsze, że nie podołałem wczoraj, tak? Jeszcze jedno takie info, bo już zauważyliśmy, że takie tendencje się zaczynają.
To, że zamknęliśmy serwer tylko dla wspierających, to nie znaczy, że teraz każdy będzie mógł do nas pisać we wiadomości prywatnej swój rozkład dnia i tak dalej. Wiadomości prywatne traktujemy czysto technicznie, ewentualnie związane ze serwerem. Jeżeli ktoś ma jakiś problem techniczny związany z serwerem i tak dalej, czegoś nie wie, to wtedy pisze we wiadomości prywatnej, ale jeżeli chodzi o pisanie temat, gdzie byłem, co kupiłem i co zjadłem, to po prostu nas nie bardzo interesuje. Nie będziemy odpisywać. A jeżeli już, to interesuje nas takie rzeczy są dla wspierających, od tego są kanały do swobodnej rozmowy, do dzielenia się wszystkim zgodnie, wiadomo, z wytycznymi Discorda, żeby nie było w sensie tam pornografii i tak dalej. Nie mamy zbytnio jakichś obostrzeń, jeżeli chodzi o serwer. Mówię, to jest wasze miejsce. Miejsce po prostu jako prezent od nas w podzięce za wsparcie kanału. Na pewno będziemy razem z wami sobie tam różne treści dozować. Siema, siemandero, dobry wieczór, chamski dowcip, siema. Fajnie, że wpadłeś, czekajcie, bo ja 10 rzeczy naraz robię i jeszcze nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Mogę bo... już? Tak, dobra, to ja się na chwilę zamykam, tylko wam przeczyta info na temat mapy i startujemy. Wczorajsza premiera. Czytam opis pod filmem Szarpiego. Jest mi bardzo miło, że właśnie dziś w dniu moich urodzin mogę oddać wam wrzosy. Mapę, która zajęła ostatni rok z górką. Przez ostatni miesiąc każdą wolną chwilę przeznaczałem na dokańczanie tego projektu, z którego jestem bardzo dumny. Właśnie po to, by dokładnie dziś móc ją wydać. Zapraszam do pobierania. Życzę wszystkim dobrej zabawy. Wrzosy. Dziś prezentuję wam fikcyjną mapę inspirowaną zachodnimi terenami Górnego Śląska, terenami w okolicach Gliwicko-Tarnogórskich i takich miejscowości jak Jasiona, Rudno, Rudziniec, Ziemięcice, Wojska, Wielowieś, Wieszowa i inne okoliczne. Większość modeli domów w wioskach zostało odtworzonych na podstawie realnych. Mam nadzieję, że spodoba wam się klimat mapki, tym bardziej, że bardzo zależało mi na tym, by wydać ją wam w dniu moich urodzin. Na mapie 137 pól każdego typu, dwa gospodarstwa, małe z kurami, większe z krowami, na bazie budynków z Modhuba. Mapa wymusi pobranie ich przy pierwszym uruchomieniu. Ogrodzenia, detale, budynki można sprzedać i na tych terenach zbudować własne gospodarstwo. Dwa niewielkie tereny leśne, 162 farmlandy, kilka placów pod budowę, około 10 dzikich łąk, nieużytki rolne. Własne... Agroman, dziękujemy za subskrypcję i witamy w naszej ekipie Christinkowej. Zapraszamy witamy, do dołączenia witamy. Na naszego Discorda. No a to info właśnie się wydarzyło przed chwilą. Odnośnie Discorda. 5 minut wstecz. No to czytam dalej. Własne oświetlenie z, wyeksponowanymi wschodami, zachodami słońca oraz mgłą, customowe udźwiękowienie, ambient, pola w większości równe do siatki na dłuższym boku, trochę easter eggów. Teren raczej niezbyt wymagający, ale stołu nie ma. Mapa raczej dla tych, którzy lubią widoki. Nie ma tu żadnych dodatkowych skryptów. Specjalne podziękowania Lukas za wymodelowanie dwóch budynków dla małego gospodarstwa, Death Rider za kilka statyków, płotów oraz ogarnięcie dróg na mapie. Pozdrawiam Sharpie. Pozdrawiamy Sharpie również. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wprawdzie wczoraj 3 razy ci składaliśmy, ale składamy po raz 4 z racji tego, że mapa wyszła w dniu twoich urodzin. Więc my dziękujemy za możliwość ogrania mapy, za to, że twoja praca trafiła też i również w nasze ręce. Mamy nadzieję również, że będziemy się bawić bardzo dobrze, że będzie to dobra seria z brzosu, bo nie ukrywam, że ja osobiście na tą mapę czekałem długo i męczyłem Sharpiego długo. Tak. Kiedy już? Tak, dziękuję. Gratulacje też dla Błażeja, który nie zdradził rąbka tajemnicy, bo słuchajcie, powiem wam jeszcze, że taki bajer wyszedł, że mapa miała wczoraj miejsce
premiera mapy miała miejsce wczoraj, a przedwczoraj pytałem Błażeja, kiedy premiera mapy, a Błażej napisał, żeby w tej kwestii pisać do Szarpiego, że nie może zdradzić tajemnicy. I tak się stało, że słuchajcie, nazajutrz mapa weszła, ja mówię, o ty kurde, no, się śmiał ze mnie, ale co, no fajnie, fajnie. Także tutaj ja sobie wstępnie mapkę obleciałem tak na speedzie i generalnie no podoba mi się, ale to było tylko tak na speedzie, żeby sprawdzić po prostu, czy mapa działa, czy nie działa. Ronson, siemanko, hejo, hejo. Fajnie, że wbijają nasi wspierający. Witamy wszystkich na odbiorze, na czacie, zapraszamy na pogaduchy. Witamy bardzo serdecznie. Słuchajcie, bardzo nas cieszy to, że generujecie coraz więcej częstotliwości rozmów na naszym czacie. Ostatnio z tego, co zauważyliśmy, było ich aż 7. Wiecie, nasze skromne progi to było bardzo dużo i w sumie można powiedzieć, że padł rekord. No bo grypsowali. Grypsowali, tak. Także fajnie, fajnie, że mówię, to bardzo pomaga rozwoju naszego kanału. Nie chodzi o kasę. Jest dużo innych możliwości, żeby wspierać nasz kanał. Nawet właśnie chociażby w ten sposób, żeby rzucić ciekawy temat do rozmowy na czata, bo pamiętajcie, że algorytmy na chyba już wszystkich social mydłach kładzie nacisk na to, co się dzieje pod postami, czy na czacie live'a. Dobra, lecimy. Resztę będziemy gadać na live'ie. Kto grypsowo, ja nic nie wiem. O, uderz w stół, no, że to się odezwą. Tak, no to fajnie, Ronson, wróciłeś z roboty, fajnie, że wbiłeś. No. Łączę się z tobą w bólu. O Jezu. A ty też nic nie wiesz. No jasna sprawa. Ale wrócimy do Tifa, nie? No, znaczy wiecie co, no z Tifem jest ciężka sprawa. No jeżeli będziecie chcieli oglądać, słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli oglądać, to i do Deluxe Sky Jumping wrócimy. Czemu nie? O, to było fajne. Lubiłam w to tłuc. No, ten Damianek to tłukł u siebie na retro tych swoich, z tej serii, jak to się nazywa, jak on to miał? Retro Niedziela? Nie, czy jakoś tak. Ale bardzo fajna ta seria, pomysł bardzo Teleranek. Fajny. Pomysł mega fajny. Słuchajcie, mapa jest przetestowana, na pewno działa, bo na początku miałem jakiś problem. Ale to był mój problem. Tutaj mam zapis zrobiony, to jest zapis startowy, więc tu się nic nie wydarzyło. Nic nie było kupowane chyba. Nie, no bo zobacz, stan konta. No tak. Także tylko jest gospo ustawione. Aha, dobra, czekajcie, jeszcze dajcie mi 3 sekundy, bo Radek mi jeszcze podesłał tutaj coś za 3 mody. Ja te mody sobie od razu dociągnę. Aha, to dobra, nie. A czy ty włączałeś bez kierownicy? Chyba tak, ale to zaraz zobaczę, bo jeszcze mówię, no Radek się tu starał pół wieczora, także dajcie jeszcze 5 minut, pogadajmy sobie jeszcze, ja tylko te mody dociągnę, bo zapomniałam na śmierć, bo robiłem co innego. To tak, Zaja, siemaneczko, siema, Zaja, Stanisław, siema. Witamy, Arkadiusz, witamy wszystkich. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, ja tylko idę do Radka jeszcze, bo mi tutaj na privie powrzucał, tylko czekaj Radek, to były... Polży. No w końcu live i w końcu można umyć jak człowiek. No dokładnie. Dobra, pobieram Radek. Tu mamy coś takiego. Aha, to jest ta kosiarka z tymi. No to może być ciekawe. Przetestujemy. Słuchajcie, zdania są podzielone. Przepraszam, jedni mówią, żeby grać na starych maszynach. Ronson jest za dużymi. Może i by było fajnie, żeby na tych... Oj Radek, czekaj, bo ja tu se mam zezwól na reklamy. Dobra. Odrzuć stronę, mać. Pobiorę stąd, czy nie pobiorę? Chyba nie. Czekaj, zaraz zobaczymy, czekaj. Moment. Download, może się uda. Zaraz, nowe duze. Właśnie, że może byśmy zrobili serię na dużych maszynach, bo z tego, co tak na szybko zauważyłem, to te pola są płaskie, ale duże. To faktycznie, znowu zamulać jednego streama oraniem pola. A tak to na dużych maszynach więcej by się zrobiło, nie? No, także myślę, że może w ten może sposób. Może dla odmiany rzeczywiście. Tutaj polecimy. Radka dzisiaj molestowałem na privie, żeby kosiarki popodsyłał. To widzę, że popodsyłał. Także dzięki Radek za pomoc ogólnie, za wsparcie. Tutaj popodsyłał parę propozycji, więc fajnie. Nie no, Ronson, wiadoma sprawa, że nie będziemy brać jakichś gigantów, nie? Ale nie, słuchajcie, no, jeżeli chodzi o... mocniejsze maszyny niż dotychczas. Ja jestem, jeżeli chodzi o duże, nowoczesne maszyny, to ja jestem New Hollando lubny. Zawsze grałem na New Hollandach i po prostu bym poszedł w New Hollanda. Każdy gdzieś ma tam swoją upatrzoną markę.
Oczywiście, jeżeli ktoś grałby z nami w multi, no to słuchajcie, nie widzę jakiegoś problemu, żeby ktoś sobie kupił ciągnik taki, jaki lubi i grał z nami. No, na przykład Ronson lubi Fendy, nie? Także, wiesz, wbijasz do nas, to kupujesz sobie Fendę, grasz sobie na Fendzie i gitara, nie? Mapa jest też duża, więc są dwa grywalne gospa, jedno większe, drugie mniejsze, ale tak jak właśnie tutaj Tinka czyta, gospa sobie można skasować, znaczy posprzedawać, można sobie zrobić po swojemu, ale słuchajcie, jest dużo terenów płaskich, typu trawa, gdzie można sobie gospo postawić bez problemu. Od zera, nie? Więc no naprawdę, ale ja wiedziałem, że tak będzie, bo wiem, jakie podejście mniej więcej ma Sharpie, bo jak pamiętacie, ogrywaliśmy Sokole 2.0, chyba to była wersja 2.0 i sami wiecie, jakby była zrobiona mapa Sokole, a to już jest któraś mapa z kolei Sharpiego, więc wiadomo, każdy też robi progres i coraz lepsze rzeczy robi, więc ja obserwując poczynania na mapie Sharpiego, to po prostu śliniłem się jak nasz bąbel na tą mapę, więc wiedziałem, czego mogę się spodziewać, bo wiadomo, Sharpie sobie strumyki robi z tej mapy. Daj dojść do głosu. Radku, nie bij, przetłumacz, nie obejrzałam tych filmów, nie miałam kiedy, więc przepraszam, ale ja gdzieś do nich dotrę. Tinka dopiero dotarła do domu przed chwilą, więc dlatego opóźniłem streama i o tym pisałem wcześniej na czacie. Mam zamiar grać na tej mapie na starszych maszynach typu Lexion 460. Super Agroman, powodzenia życzymy. No zobaczymy, słuchajcie, albo zrobimy, słuchajcie, tak, bo też mamy trochę traktorów. Ronson chyba tutaj nam na Discordzie sugerował. Witaj Marek, siemanko. Witamy. Cześć cukierek. Ronson chyba nam proponował, żeby zacząć od standardowo od starych maszyn i później zrobić dotację z Unii i pójść w nowszy sprzęt. I, bo w sumie jednak, no, jakby na to nie patrzeć, to gdzieś każdy centymetr do ciapków ma, nie? Ronson, ja Fend, John Deere, top. A tak to New Holland, Case, Valtra i tym podobne też fajne. Nie ty? No ale ktoś. Nie, raczej nie pamiętam kto to. Ktoś w każdym razie na czacie rzucił taką sugestię, może to Radek był. Nie pamiętam, zabijcie mnie, jak to Tinka mówi, nie pamiętam, musiałbym przewinąć rozmowę. No kuboty nie mamy. Boże, jakie niebo. Właśnie, tutaj jest kwestia taka, że tutaj zaimplementowane oświetlenie, a dodatkowo są, coś tam było na temat, tam Tinka chyba czytała. No jakieś customowe oświetlenie. Tak, jakieś coś było, że to właśnie. A propos oświetlenia, słuchajcie, no do ETS-a to się zapowiada konkretnie, nie? Z tej skate staffy, czy jak to się tam zwie. Oglądałem ten filmik. Tutaj Marek generalnie pozwoli, że się odniosę do tego, co pisałeś. Ja generalnie może powiem tak trochę bez rzucania nazwami, o kogo chodzi, ale powiem ci tak, że po części podzielam twoje zdanie, bo jest to taki troszkę chamski trik na tworzenie kanału, ale dwa, poniekąd dla mnie, jako dla osoby, że nie ma czasu gdzieś tam śledzić tego tematu i tak dalej, myślę, że jest to fajna sprawa, bo sobie w skondensowanej wersji odpalę, pooglądam i wiem wszystko, nie? Także gdzieś tutaj pod tym kątem ten pomysł propsuje, natomiast no nie ukrywam, że to naprawdę jest tak no słabe trochę. Nie, bo wiesz, nie chcę rzucać tutaj nazwami kanałów i tak dalej, żeby nie było jakichś pretensji, wiesz, o co chodzi. Mówię tutaj do odpowiedzi twojej na Discordzie, co napisałeś ostatnio, już ci nie odpisałem na to, bo szykowałem streama. To ci później na Discordzie napiszę, o co była mowa, to znaczy odpiszę ci do ostatniej twojej wiadomości. O, może tak, to jest odpowiedź do twojej ostatniej wiadomości. Zejdź z ulicy. A propos newsów. No to jak zwykle na środku drogi staniesz i korki robisz. No, także o, Rosson już tutaj na czacie trochę spropsował temat, wie o co chodzi. Dobra, słuchajcie. Robimy dzień i idziemy do sklepu i będziemy kupować. No tak to ja lubię. Patrzcie, widzicie to? To było coś jak a la kometa? Coś w ten deseń. No bo chyba nie pierwsza gwiazdka, nie leci ta pod choinkę jeszcze. W ogóle jeszcze. To, na co pierwsze zwróciłem uwagę,
na tej mapie, to zobaczcie na te tekstury asfaltu, tego asfaltu, betonu. Chodniki w ogóle. Słuchajcie, no niesamowicie jest to zrobione i ten kurde taki old school płot, no ja pierdzielę, no. Ale powiem, że szukałem i nie znalazłem tego płotu, aż dopiero go zobaczyłem tutaj na mapie i poszedłem go poszukać, bo w ogóle miałem pod górkę wczoraj. A później się sam ze siebie uśmiałem, ale dobra. Patrzcie, no pola są płaskie, kuźwa, jak lotnisko, także tutaj Ursus bez problemu dałby radę na tylko tym polu. Tylko, że są duże. Tylko, że są duże, nie? No to jak mamy, powiedzmy, trzy dwuskibowy pług na takie pole, ojej. No to tutaj by trzeba było ze trzema Ursusami Zarzynka, lecieć, żeby no. ten. Dlatego to jest właśnie takie, tak jak właśnie tutaj Sharpie mówił, że wiecie, że właśnie trwa częściowe zaciemnienie Księżyca. Tak, wiem, Marek, bo obserwuję sobie jeden kanał Astro na żywo. I widziałem właśnie, że streamuję na żywo. A wiecie co? Poczekajcie chwilę, idę zobaczyć. Może zdjęcie zrobię, a Cynika będzie to ogarnąć. Czekaj. Ale co ja mam robić? Jo! Zobaczmy. Jest taki problem z tą mapą, że nie działają obory, nie można ich sprzedać ani kupić krów. A co, no, co ty mówisz? Ale deszcz pada i dobre zdjęcie tu nie zrobię. Agroman pisze, że jest problem z tą mapą, że nie działają obory, nie da się ich sprzedać i kupić krów. Czyżby? A masz pobrane wszystkie modyfikacje do tej mapy? A kupiłeś najpierw tą ziemię, z której chcesz sprzedawać? Dobra, słuchajcie, mamy sobie pobrane. Siemasz, Krysu, no też mi wydaje, że na mapie wszystko działa. Powinno działać, no zobaczymy, słuchaj. Zresztą, to znaczy tak, no my tak... W sumie to oborowi za bardzo nie jesteśmy. Czekajcie, sobie muszę przyspieszyć. Dobra, tutaj generalnie, czy my coś tu mamy? Czekajcie, dziewiątka. Jesteśmy sobie, słuchajcie, albo nie, może inaczej zrobimy. Nie będziemy teraz ten, tylko odwiedzimy sobie miejsca te, które są oznaczone na mapie i zaglądniemy sobie co, gdzie, co jest, co? To idąc od dołu, mamy sobie, słuchajcie, ekoplac. Idziemy na ekoplac. I co tutaj mamy? Działa i nie trzeba modów pobierać. Mapa z automatu jest mod huba pobierze, Krysu pisze. No dokładnie, tak jest. Tutaj mam sobie jakiś ekoplac, więc tutaj... Marek, Krys, pytałeś się o FS-a, nie mam zainstalowanego. A szkoda. No ale myślę, że jak się wkręcimy dobrze w serię, to znając Marka, to Marek się zainspiruje i znowu napisze. Zainstalowałem! Ziemia kupiona, mody pobrane przy pierwszym uruchomieniu gry. I nie działa ci? Dziwne. Może być, nie wiem, może ci jakaś modyfikacja, słuchaj, może kolidować. To jest bardzo prawdopodobne. Może masz jakiegoś moda, który ci koliduje. Dobra, jesteśmy tu sobie, mamy jakiś skup chyba, czy nie wiem. Tak. Tu mamy sobie skup tego. Belli, tutaj mamy sklep. Sklep, z tego co pamiętam, jest fajny. Mechanik? Mechanik, słuchajcie, tutaj sobie mamy mechanika. O, nice. O, zamknęli nas w budzie. Ty, mogę to otworzyć? Ale ja. Czekajcie, tutaj mamy jakieś, to jest interaktywne. Jest, patrzcie. Całe szczęście. Działa, elegancko. Fajnie. Także tutaj mamy, słuchajcie, jakby ktoś wiedział, oleje do nowoczesnych maszyn rolniczych, czyli słuchajcie, tu już reklama jakby napędza sama na temat nowoczesnych maszyn, no dobra, powiedzmy, że tak jest zrobiony plac, zobaczymy jak się będą generowały maszyny, bo jak wiecie, często na mapach jest tak, że po prostu one się generują tak, że później trzeba tym... Od dupy strony trzeba kombinować, żeby na przykład kombajnem podłączyć hydrę i tak dalej, nie? Chociaż jeden krok już zrobiłem, pobrałem mody, paczkę do FSA. O, no to jeszcze słuchaj, ta mapę, jeżeli pobierałeś, to znaczy od nas pobierać, nie? No to ta mapę już masz wrzuconą. Do farminga, jeden krok. Ale będzie paczka jeszcze, wiecie co, w ogóle słuchajcie, zanim przejdę dalej i rzucę wam temat, dajcie mi znaka, bo mam dylemat cały czas. Czy lepiej robić wam paczkę spakowaną, mówię tu do wspierających, czy lepiej wam zrobić link do konta, w sensie do folderu i wrzucić mody luzem, bo słuchajcie, znowu doszło parę modyfikacji, wypadałoby mi na nowo paczkę wrzucić i żebyście mieli te modyfikacje, to musielibyście zaś pobierać wszystkie mody. Więc właśnie zastanawiam się, czy nie lepiej by tak było.
Decyzja. Dajcie mi znaka, bo serio nad tym już myślę jakiś czas i generalnie nie wiem, jak to ugryźć. Dobra, idziemy teraz na stację benzynową, która jest, jest, Agroman, słuchajcie. Sprawdzę jeszcze raz, ale moim zdaniem to najlepsza polska mapa do FS-a. Ja już się dawno tego krzyknąłem i co do tego nie mam wątpliwości. Nie, żebym tutaj, rozumiecie, walił cukier w stronę Szarpiego i tak dalej. Osobiście Szarpiego bardzo lubię, ale po prostu, jeżeli mam być szczery na zabój, to naprawdę Szarpi robi zajebistą robotę. No. No zobaczcie przede wszystkim, jak ta mapa jest zoptymalizowana. Mi tutaj ponad prawie 70 FPS-ów stoi, no hello. Można, można. Można. Słuchajcie, jest sklepik, jak zobaczmy, popatrzcie, można wejść i jo, nawet kolizji nie ma. Ty patrz, to tu jest Pobecki. Wiecie co, jak ja już tutaj klimat czuję? Tylko ja musiał do Szarpiego rzucić jeden temat. Dlaczego tutaj nie ma, przynajmniej, zaraz, bo mogę lamić, moment. Nie widzę tutaj pointu możliwości sprzedaży. Bo chyba nie ma. A co tu jest napisane? Uwaga. Do każdej... Co? Do każdej tej bańki... Paliwa, krepel gratis. Krepel? A co to jest krepel? Donut. Albo pączek. Krepel Ślązoki. To jest po Ślązaku, nie? Wypowiedzta się. No bo to są śląskie tereny. Krepel gratis. Zajebisty tekst, fajny. Tego normalnie propsuje to na maksa. Boże, co mi się tu wypisuje? Mega mi się podoba. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Pączek. Pączek, krepel. Dobra, zaraz urośliśmy w doświadczenie, bo nie wiedziałem, że pączek to jest krepel po śląsku. Chyba po śląsku, nie? Dobra, czy tu żeśmy byli? Skup Bercik. Ohoho, skupu Bercika. Ty, dawaj tu. Dobrze się dzieje. Polski, tak, youtuber, co nagrywa SnowRunnera. Pączek, pączek, pączek. Patrzcie, tutaj jest kup Ubercika, tutaj widzę jakiś sobie, nie wiem, tutaj jest Waltra chyba, czy co to jest? Stoi, ale to jest tekstura. Czekajcie, bo on troszkę chyba jednak za szybko. Ciężarówek jakiś. Oj, złożono. Fendt, to jest Fendt? Może Fendt. Może i Fendt. Ładnie, czy to działa? Ale to ale pod, autem. Tak, pod ten działa, no ale jest wszystko ok. Tutaj sobie wjeżdżamy ładnie, przestrzennie, myślę, że jest fajnie. Parking zrobiony, tutaj jakieś nielicencjonowane stoją na parkingu, ładnie ogarnięte. Obstawiam, że wieczorkiem tu będzie sztos, bo wiem, że Sharpie to lubi z szaderkami podziałać i tak dalej, więc na pewno to będzie ciekawie. Dobra, byliśmy sobie tutaj, teraz pójdziemy sobie w centrum. Zaczniemy sobie od skład drzewa. Słuchajcie, to są też fajne tereny do pobawienia się w wycinkę. Tutaj mamy skup i ta maszyna, nie wiem czy ona jest, co tutaj, nie wiem, co tutaj się, czekaj, RK, działa czy nie działa? Chyba nie. Czyli tutaj jakby trzeba... Aha, tu mamy ten, czyli tutaj jest całe przetwórstwo z tego, tak, co widzę. Tak, wióry, drzewo. Fajnie, czyli generalnie tutaj można się bawić w wycinkę, w przetwórstwo drzewne, można się bawić po całości. Tak, dżemy, marmolady. Tak, nie? Dokładnie. To już wiecie, co będziemy produkować. Jazzgi. Jazzgi. Wióry, o, i tutaj mamy jeszcze osobno, słuchajcie, wióry. Aha, ale to jesteśmy chyba na tym samym, tak. Tak, tylko w innym miejscu. Na tym samym, tylko w innym miejscu. No, 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 będzie dobrze. Dobra, idziemy w prawo. Tutaj mamy gospo i to jest chyba to gospo mniejsze. Mniejsze? Tak, to idź zobacz, to powinien być kurnik, gospo, z którego wychodziłeś. Wychodziłem, tak. To jest, tutaj jest gospo, to jest domek, domek jest jakby, ale to do domku nie można wchodzić, ale ma akurat w modyfikacjach, mamy Shift Z i mamy sobie spanie, także to jest akurat mały problem. Kurnik jest? Tak, tutaj jest kurnik, są garaże, już tutaj widzę, maszyny są podstawione. Jest, tutaj są jakieś traktory, oczywiście możliwość sprzedania i zresztą tak jak żeśmy czytali, można sobie posprzedawać budynki, można sobie teren przebudować. Co to jest to pod wiatą? Mamy silos, to jest ten, no. Do wapna chyba, rozrzutnik. No ja nie znam tej maszyny, taki duży. To jest rozrzutnik. To jest dupny rozrzutnik. No właśnie. No, tutaj mamy sobie wywrotkę z tego, co widzę. Aha, tu mamy na tył wyjścia na pola.
No to jest dosyć płasko, słuchajcie, to na upartego faktycznie przy większej ekipie to można by było ciapkami bawić, się bawić, czemu by nie? A, słuchajcie, czekajcie, bo zapomniałem sobie zmienić i zaraz będę się wkurzał. Nie zmieniłem sobie chyba tego. Zmieniałem wczoraj oświetlenie, ale nie zmieniłem sobie jeden dzień, no właśnie. Dobra, bo nam ucieknie. Tomek, witaj. Witamy, Rozsiewać, witamy. Jak coś, to nie, czy, co? Czytaj. Niku. A. Ale czyjego Niku? Dobra, dzięki za info, że to rozsiewacz. Dobra, mówiliśmy, że rozsiewacz, więc Tomek nam tutaj potwierdził. Czekajcie, bo mnie wypluło z gospo. Idę z powrotem. O, czekajcie, pójdziemy tędy. Aha, tutaj żeśmy byli. Idziemy dalej. Mojego, twojego. Aha, nie czytać twojego niku. No dobra, jak sobie tak życzysz, to tak będzie, nie ma I problemu. I tu są kurki, tak, to jest, czyli tutaj to jest to mniejsze gospo. Tak, to jest to mniejsze gospo z kurami. Śniegu nie wyłączasz, tu mamy Marek. Tu mamy, zaraz, moment. Dzięki, Marek. Tu mamy załadunek na palety. Na jajce. Z jajcami, tu mamy pługi poukładane, kultywator. Siewnik. Nie, to jest głębosz, tak? Siewnik, siewnik i o, i tutaj to można by było wymienić na praktyczne, czyli ten elektryczny paleciak. Dobra, jesteśmy na gospo, mówisz śnieg, a właśnie i kamienie na polach od razu, tego też nie robimy, nie robimy, kurwa. Czekajcie, to było tu czy tu? Nigdy nie pamiętam, kurde, tak chyba to jest. Chyba tu. Jakieś takie, to, te menu są nieoczywiste, zawsze po nim błądzę. Jeszcze raz. Jest tu śnieg. O, jest śnieg i tutaj jak mamy śnieg, to od razu niszczenie pozostawimy. Zostawimy. Chwasty, kamienie na polu wyłączamy. I chyba teraz jest ok. No. Dobra, ogarnięte. No dobra, to mamy pierwsze gospo. Wracamy do mapy i lecimy dalej. Pójdziemy sobie teraz do Michała. Michał się tutaj jest jakby, nie wiem co to za Michał, nie znamy, ale pozdrawiamy. Jakub do Michała. Ale to, aha, bo to jest, dobra, bo nam tutaj generalnie Michał to ci na kichu. Przyniosło z powrotem, to jest Michał. A, to, czyli to ten Silos, wyładuj się do Michała. Dobra, nie było tematu. Okej, okay, dobra, tu mamy kurnik, to tu już żeśmy byli, czyli to jest generalnie go... A co to jest? A. Ładnie wygląda. Jakiś. Wygląda na kurnik. No nic, ale to jest tutaj jakby do gospo, bo to przynależy wszystko do gospo. Więc teraz lecimy tutaj. Tutaj mamy lewiatan. Do lewiatana jeden krok. Aha, odwiedź, dobra. Lewiatan. Lewiatan bardzo ładnie zrobiony, bez trzymanki, bez jakiegoś tam, jest lewiatan, twój dobry sąsiad. Stolik, dwa piwka, proszę uprzejmie. Tak, trochę mi zajeżdża klimatem jak w My Summer Car. No serio, ale zajebiście. O, zobaczcie od razu, co mamy. Słuchajcie, ile dostaniemy hajsu? Juhu! Ile hajsu za to? 1000 dolców, no i elegancko. Jurku, 1000 jurków żeśmy dostali. Fajnie. Fajnie. Przyda się, czemu nie? Ja gdzieś chyba widziałem jeszcze jedną, ale to już przy okazji. Dobra, na razie sobie skaczemy tak po miejscówkach, żeby odwiedzić wszystkie miejsca te aktywne na mapie. Jesteśmy tutaj, tu nic nie mamy, tu nic nie mamy. O! Tu na górce mamy. No to lecimy. Tutaj co mamy? Grosik. O, proszę. Idziemy do grosika. Kupujemy frytki, tak jest. Tak. To jest grosik? Grosik. A, spodziewałem się marketu, ale dobra. Jest grosik, słuchajcie. No, stepień. Co tam pisze? A, sklep ogrodniczy, dobra. Czyli to jest takie sobie coś. To jest fajna podjazdówka, też oczywiście. Ta betonka to mnie rozbala na maksa. Zajebiście jest zrobiona. No, drogi sztos. No mega jest, kurde. W ogóle słuchajcie, patrzcie, wjazd na pola. Patrzcie, kamienie, kurde, to nie, to jest akurat na gospo, ale tam gdzieś pamiętam, jak pierwszy raz patrzyłem, to też miałem na pole taką drogę,
I tu jest ten kościółek, który już pewnie mogliście zauważyć. Piękny jest. Gdzieś na screenach. O, i tutaj mamy znajdźkę. O, jaki szarpi hojny. Widzicie? Znajdźku o, ksiądz ile dał? Też tysiaka, dobra. Ksiądz ile dał? Ksiądz za tysiaka, no dobra. Czy tu jest... Aha. Nie, nie można tu wejść. Nie Szkoda, można. Bo przepiękny jest ten kościół. Może bym widział tutaj jakieś dźwięki, jakichś grających organów, coś, albo bicie dzwonów delikatne, żeby troszkę klimatu, hałasu zrobić we wsi. No ale dobra, no to mówię, no, detale, nie ma się co tutaj szczypać, nie? To byliśmy tutaj, to teraz sobie polecimy. Tutaj mamy stacja wapnowania. No i stację wapnowania mamy w taki sposób zrobioną, czyli w postaci takiej kopalni. To jest ciekawa podjazdówka z tego, co pamiętam, bo ja akurat do tej stacji wapnowania przyszedłem na piechotę. I tu gdzieś była taka fajna droga do tej stacji. Szedłem przez las i nagle się, o, a co to jest? Właśnie tutaj było z tą stacją wapnowania, ale kurde, nie pamiętam. Gdzieś tu była taka podjazdówka, wyjdę tędy? Powinienem wyjść. Gdzieś to tu było takie. O, tu jest ta dróżka i tu gdzieś była właśnie dojazdówka do tej stacji wapnowania, bo to mnie zastanowiło. Słuchajcie, o, dokładnie tutaj ta dróżka mnie zastanowiła. Ja myślałem, to pójdę sobie tędy i tak sobie idę tędy, dokładnie. Idę sobie tutaj tędy, patrzę, myślę, no ciekawie i doszedłem, patrzę, ło. No ale to musi się rzeczy. Jakoś normalnie dojeżdżać, bo ty wlazłeś między drzewami. Zobaczcie, tutaj przyczepa stoi. No. Już jest jakby obstawiony ten. No jest dojazdówka, szliśmy. Szliśmy drogą i ta droga, ona tutaj dojeżdża, tylko ona jakoś idzie... O Jezu, no, się wystraszyłem. Tu przelazłeś od drogi między drzewami, a to nie przejedziesz. No tak, no to widocznie tutaj jest droga. Nie, czekajcie. Gdzie ta droga była? Zgubiłem drogę. Powiem wam, że jak dla mnie powinniście się na stałe na jakiejś mapie osadzić i grać. A, no też jestem tego zdania, Marek. Wiem, że my ostatnio mamy już oczopląs, jeżeli chodzi o farminga, bo jest za dużo tego. Ale ja już wcześniej Tince mówiłem, że jak brzosy wyjdą, to chciałbym zrobić z tego konkretną serię. Bo wiedziałem, że to będzie dobra mapa. Także moim zdaniem warto. Żeby sobie tutaj... A tam właśnie te, jeżeli chodzi o ten skup, to wiecie, triggery skupowe to nie jest problem dodać. Więc tam, gdzie ten sklep, gdzie te pączki były, tam by można było skup zrobić a propos piekarni, nie? Zrobić piekarnię i tam właśnie wyroby cukiernicze wozić. Dobra, to mieliśmy... Aha, czyli tutaj mamy tą stację wapnowania i tutaj mamy gruz jeszcze. Skup gruzu, dobra. Tutaj mamy co? Klimowicz Bis. No to idziemy do Klimowicza Bisa. Aha, czyli tutaj mamy sobie... czekajcie, to jest biogazownia? Nie. Dobrze gada? Co tu jest? A, nie, czekajcie, tutaj jest to duże gospo, dobra. Aha. To jest to duże gospodarstwo. Tutaj jest wjazd stąd. Tak, stąd. I to jest to chyba drugie duże gospo, bo tutaj jest silos. Tutaj mamy, słuchajcie... Nie, to się nie otwiera, nie otwiera. Tutaj mamy zwierzątka. I tak dalej. Tu, i tutaj mamy na tyle, tak, tutaj mamy ten i tutaj mamy, chyba tutaj był trawnik nawet, z tego co pamiętam, gdzie by można było full wypas zrobić. Tak, to jest to drugie gospo. Ptaki zamarły chyba. Co? Jak to? Gdzie? Nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, o co chodzi, nie znam tematu. Jezu, wystraszyłem się, że to wąż jest. Kuźba. Boże, szarpic. Za mało chcę, żebym dostał. Matko jedyna. O! To nie wiem, czy to jest tekstura. Chyba tekstura. O, patrzcie tu. Jakie tu wehikuły fajne stoją. Mega. O, tu coś mamy, a te też są teksturki. O! Znowu znajdźka. Ty, patrzcie. Samo przegląd mapy już mamy 3 znajdźki. Kurde. No, bieri. Czekajcie, bo coś mi tutaj...
Miał sobie ustawiony tryb. Znowu tysiak. Krowę na niebie widzisz, Radek. No, nie wiem, co bierzesz, spoko, ale... Już mam 3000 euro za same znajdźki. Dobra. Idziemy są. Bo zgubiłem wątek chwilowo. Wyżej. O, tu. A. Czyli tutaj generalnie mamy to duże gospo. Mhm. A nie, czekaj. Tu mamy handlarza z zwierzętami. I Klimowicz, właśnie nie wiem, czy to jest to duże gospo, czy... To mi domu nie ma. To chyba to nie jest. Chyba wam głupotę powiedziałam. To nie jest chyba... Tu już byliśmy. To nie jest to duże gospo, chyba. Albo się mylę. A co jest tam na lewo całkiem? Gdzie? Tu? Mhm. Byliśmy tu? Tutaj jest... Purecy? PHU? To jest... Pióreccy. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. No i dobra. No i proszę, jeden temat SimRail. Dla mnie twórcy tego symulatora to jedna wielka amatorka. Zero informacji konkretnych od nich co do aktualizacji. Zero integracji ze społeczeństwem. RP, siemaneczko, witamy. Siemanko, witaj. Dobra, słuchajcie, czy tutaj jest to nowe gospodarstwo? Nie, tutaj są skupy chyba, tak? Czy nie? Czekajcie. Pióreccy? No chyba skup jakiś. Wygląda mi trochę na gospo, ale to jest tak... Nie, to jest jakieś skupy. A tak, tutaj chyba palety się sprzedaje i tego typu rzeczy, bo jak widać. Albo skup... Czekajcie, ale gdzie tu są jakieś triggery? Dobra, ja tu żadnych triggerów nie widzę. Gdzie jest jakiś trigger do sprzedaży, z zakupu? No nie wiem. Nie widzę tu triggerów, chyba że tu... A, czekajcie, może tu się podjeżdża po prostu na ten placek tutaj, może, i wtedy tutaj jest może skup palet albo coś. Bo ja tu też deski widzę, to jest chyba taki szmelcwidło i powidło. Tu są deski, tu są pomidory, kuźwa, truskawki, hello! Co tu się odwala? Może wszystko. A tutaj jeszcze są te, big buggy. Znaczy, no tak, no te... Czy jak to się tam fachowo nazywa? Dobra, no nic. To tu być... Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tu byliśmy? Byliśmy. A tu byliśmy? Byliśmy. Dobra. Aha. Tu byliśmy. Chyba wszystko odwiedziliśmy. A tu byliśmy? Ekopac byliśmy. Dobra, to słuchajcie, tepnijmy się do sklepu i czas zrobić zakupy. Wstępnie żeśmy poodwiedzali, co polecasz, a co chcesz, żebym ci polecił? Chyba kartę graficzną. Spróbuj przeczytać poprzedni komentarz. Sorry, wybacz. Jaką polecasz kartę graficzną do EPS 19, bo ja mam kupować EPS 30 z... Słuchaj, powiem ci tak, jeżeli chodzi o polecenie od nas, jeszcze raz sorry, bo nie przyuważyłem poprzedniego komentarza. My zawsze polecamy wersję TI, czyli Titanium Platinum, tak? Nie, czy, Titanium. Tak? Titanium, sorry, Titanium Platinum, Titanium, TI ogólnie, nie? Bo jednak TI zdecydowanie jest mocniejsza, bardziej wydajna, więc warto dołożyć na przykład do 3060. Tutaj chyba nawet Marek właśnie ma tą kartę, ale wersję TI zdecydowanie. My osobiście mamy 3070 TI i powiem ci, no rakieta, nie narzekamy. Nie tylko do 19. Jak coś już laguje, to jest kwestia optymalizacji gry i tak dalej, a tak to ogólnie. No tutaj w tym momencie mamy, żeby cię nie skłamać, prawie 70 FPS-ów, a mamy odpalone ustawienia graficzne, żebym cię nie skłamał, to ci pokażę, jakie mamy. Tutaj mamy, gdzie są te ustawienia graficzne? Tutaj? A czort wie. Nie, czekajcie, bo teraz chciałem chłopakowi pokazać generalnie, na jakich ustawieniach gramy, i zgubiłem wątek, gdzie są ustawienia graficzne. Aha, bo to są w tym, ustawienia graficzne. Musisz wyjść. To tak. Chyba są w tym. W każdym razie full HD, wszystko na full. Ja chcę... 12 giga, tak? No to chyba obstawiam, że musiałbyś celować, nie wiem, w jakieś 3080 Ti, albo po prostu ewentualnie iść w wersję już 4.0.
Znaczy 4XXXXX i tak dalej, nie? O, czy tak jak mówiłem właśnie, Ronson ci tu podpowiada 3080 Ti, 12 giga. No i już masz odpaść, dzięki Ronson. Dobra, to wiecie co? Pozwolicie, że ja pójdę, tak jak zawsze pójdę w New Hollanda. Myślę, że to będzie najlepszy wybór. Tylko jeszcze jednej rzeczy nie wiem. Nie wiem dalej do końca tak na pewniaka, gdzie jest to drugie duże gospo, ale to za chwilę. Weźmiemy sobie, pójdziemy w średnie ciągniki. Myślę, że to będzie w zupełności, jeżeli chodzi o te pola. Już jest, no, kupiona. Kupiona miało być? Nie wiem. No to jeżeli już kupiłeś kartę, no to generalnie polecenie czegokolwiek z naszej strony w tym momencie to jest tak trochę, bym powiedział, mija się z celem. Musztarda po obiedzie, nie? Skoro już kupiłeś. Ten ile ma kucyków? W zupełności wystarczy, uważam. Także nie ma co psuć. Ustawienia kół zostawimy. System kamer oczywiście, bo kamerki są zajebiste. Ronson, jakbym miała ciebie narysować, to zamiast twarzy miałbyś po prostu XD, wiesz? Tak często tego używasz. Ronson jest bardzo łatwo narysować. Po prostu ikonka tak, głowa bananem. I XD i po prostu. No. Ja to taką mam, tylko nie mogę ci, słuchaj, nie powiem ci jak wygląda, ale o. RP, masz filtry NVIDIA czy shaderki? Zdecydowanie NVIDIA używam. W tej chwili akurat to oświetlenie, które widzisz na mapie, to jest oryginalne, zaimplementowane oświetlenie od Sharpiego do mapy, ale generalnie jeżeli chodzi o filtry, to mimo to, że mam shadery wgrane, bo wcześniej używałem shaderów, to przerzuciłem się na filtry NVIDIA i moim zdaniem jest to dużo lepsze rozwiązanie, aczkolwiek to, co mnie irytuje, to to, że po każdej aktualizacji sterowników trzeba niestety te filtry stworzyć sobie na nowo, ale to nie jest żaden problem, 3 sekundy roboty. Patryk, witamy. Marek witaj, i Radek Patryk. Biją się o krowę na niebie. Cofnijcie się na poprzednie gospo, tam gdzie byliście poprzednio, bo na niebie jest coś fajnego. Zara, poczekajcie, kupimy traktor. Kupimy traktor i do tego potrzebuję, jak już idziemy dużymi maszynami, to przyczepę ja zawsze kupowałem sobie tą dwuosiową bez ogona, jak ja to mówię. Po co kupować, jak macie? Bo nie mamy takie jak... Ale nie, tak, my zaraz będziemy sprzedać, my zawsze po swojemu. Ja mówię, ja jestem New Hollandowy człowiek, ja jeżeli mam grać na dużych maszynach, to zawsze wybieram New Hollandy. Mleko się zważyło i krowa lata. Tak, dokładnie. Ale jak się zważy, to ciężkie, to jak ona poleciała? Czekajcie, bo ja kurwa jesteś ślepy i nie widzę, gdzie są te przyczepy. Pozmieniali mi układ, cholera jasna. Misiu, naucz się alfabetu, to będziesz wiedział. No to bo widzisz, bo przedtem nie było tak i mnie to myli, no kutwa, no. O, ja zawsze sobie wybieram, słuchajcie, te przyczepki, one są mega fajne i ta ma, słuchajcie... Mapka zacna, no wiemy, Chrisu, wiemy. Tam 18, ta ma ten, to na początek sobie kupimy tą, no i gitara. Po co psuć? Tylko tutaj sobie zmienię jakiś wierzchołek, Adam sobie czerwony. Nie, aż ją sam na live będę ogrywał. Polecamy, Chrisu, polecamy. Polecamy mapkę. Przede wszystkim, słuchajcie, optymalizacja jest bardzo fajna. To już jest, no, jak wiecie, niektóre mapy to pomsty do nieba wołają. Na przykład mapa, tutaj oczywiście nie będę krytykował, po Jeziorze Gostynińskie, bardzo fajna mapa, ale tam to jednak optymalizacja to trochę by się przydała, nie? Ale mapa jest bardzo fajna. Dobra, nie, to już mamy. Dobra, lecimy po kombajn. Mamy już traktor, mamy przyczepę, czyli generalnie jesteśmy w połowie drzniw. A nie mamy jeszcze pola, ale spoko. Zara będziemy mieli. Łukasz, siemaneczko, tobie też witaj. Się mapa podoba. No i super. Super. Także rozumiemy, głupie pytanie zadam, ale że jesteście za tą serią, żeby... O, to wiecie co, ja sobie to tak, żeby nie było. To poczekajcie chwilę, to ja sobie zrobię tak, o. Czyli co ty piszesz? A. Z dużej. Wiem. Proszę bardzo,
Będziemy śledzić temat, tylko przydałoby mi się to zwinąć. A jak zamknę, to co? To zakończysz. O, samo się zwinę. Dobra, samo się zbija, więc elegancko macie ankietę, możecie odkliknąć. Patryk, prośba do ciebie taka, bo staje się to irytujące. Jeżeli masz pytanie, to... To je zadaj. To pisanie, mam pytanie, jest bez sensu, bo po prostu spamujesz. Jeżeli masz pytanie, to po prostu je zadaj. I właśnie, to nie jest pytanie, bo pytanie się kończy znakiem zapytania. Jeżeli napiszesz nam coś takiego, to po prostu nie, uznamy to jako komentarz, a nie pytanie. Czemu ci wywalę FPS-a? Już ci odpowiadam, najprawdopodobniej problem z modyfikacjami. Wyrzuć wszystkie modyfikacje, odpal w klinie, czyli bez żadnych modyfikacji i sprawdź, czy ci działa. Jeżeli nie, to jaka wersja, czy to jest wersja Steamowa, czy wersja pudełkowa. Jak wersja Steamowa, sprawdź spójność plików. Jeżeli nie, przeinstaluj, sprawdź ponownie. To tak najszybciej. Dobra, jesteśmy z powrotem. I dalej wybala. No to spróbuj przeinstalować. Dobra, wracamy do tematu. Kombajn. Po mojemu. Aha, to nie tu. W pojazdach kombajny. Gdzie są kombajny? Kombajny są tu i tutaj. Ten żółty New Holland mi się podoba. Ja go zawsze lubiłem. Lubiałem. System kamery oczywiście. Nawigacja. Sorry, GPS. Nie. Tym razem nie Bizon. Nie. Duże maszyny tutaj bierzemy. Tak żeśmy uzgodnili, więc idziemy w duże maszyny, już nowoczesne. To pozostało tobie, tak. No tak jak Marek ci pisze, najbezpieczniejszy, tylko polecamy, jeżeli jest to wersja Steamowa, to drogo doświadczenia powiem ci tak, odinstaluj grę i dodatkowo usuń sobie katalog gry z katalogu Steam, w sensie na dysku. I dopiero wtedy ją zainstaluj, bo Steam po odinstalowaniu gry zostawia pozostałości w postaci katalogu i tam wpisów, więc niewiele ci to pomoże. Pamiętacie, mieliśmy taką akcję z BNG, nie? No. Dobra, lecimy sobie po hydyr. Teraz trzeba nam dwa hydyry do kukurydzy. Jak to Tinka mawia, kredki. Oczywiście. Trzeba kredki. Są tu kredki. Kredki mamy na 6 metrów, wystarczy. Więc bierzemy krytki. To zobaczymy, co tam się w ogóle wydziało. A jak macie taką grafikę? Nie wiem, o co chodzi. Słuchaj, zerknij sobie w opis pod filmem, masz cały sprzęt nasz podany. Przynajmniej cały. Nie pamiętam, tam się coś chyba zmieniło, to będzie trzeba aktualizację zrobić. Niemniej jednak karta graficzna jest ujęta. Tak jak pisaliśmy, znaczy gadaliśmy powyżej, 3070 Ti to jest nasza karta. Jeżeli pytasz, jak działa farming, działa zajebiście na pełnych obrotach. Jezu, zasycha mi w gardle, zaraz pójdę jeszcze po jedną kawę. Hyder do kukurydzy, teraz hyder do zboża i tutaj też mamy dwa New Hollandy, ten mamy, może weźmiemy ten 8,5 metra, tylko może, Krzysztof, witaj. Witamy. Słuchajcie, browarków dzisiaj nie było. No, a ty się dziwisz, że ci w gardle zasycha. A chcesz to piwo? A pijemy? Ja nie. No pół. Nie, ten. To nie chcę. Ja sam nie będę. Zmęczona jestem, to nie. Muszę wstać. 8,5 metra weźmiemy, tylko wózek trzeba wziąć do tego. To je mieszaniec. Nasze są kundelki, który? Mieszańce, ten? Wielorasowce miały. To jest schnaucer z kundlem mieszany, a drugi jest ten. Pitbull mieszany z tego. Z niedźwiedziem. Nie, no żartuję. Drugi to jest spaniel. Też mieszaniec. To są wielorasowce, nie dojdziesz ładu. Dobra, czekajcie, bo ja... Aha, bo ja to muszę kliknąć, dobra. Kup i czy... A gdzie znajdę wózki? A no poszukaj, może znajdziesz. Gdzie są wózki do hydyrów? Tu będą tutaj, czy osobna kategoria? Jak ono się to zbało? Bo szczerze mówiąc, ja już tak dawno grałem na dużych maszynach, że... No nie wiem, gdzie tu chyba wózki do naczep. Hydery, to będzie tu. No takie małe zo. Jeżeli dla ciebie dwa psy to zo, no to tak, mamy zo. Czekajcie, który wózek teraz wziąć? Jest to jakiś nieholandowski? Tak, człowiek niewielbłąd napić się musi. Dokładnie, klas, Krzysztofie. To są chyba z modu. Cholera. Powiedzcie, który wózek wziąć pod tego 8,5 metra nieholanda? To nie, to jest co innego. To są te wózki do naczep.
Czyli stąd musimy coś wybrać, a ja mam cztery psy. No i super. Który wózek to ten ropy wziąć? Nie wiem, a to jest... A gdzie są wytyczne właśnie? Który wózek? Chyba to nie ma z większego znaczenia, nie? A w zestawach nie ma podpowiedzi? O, czekaj, może w zestawach będzie zboże. I tutaj mamy wózek taki. A ten header ile ma? Header ma 6 metrów. No to 8,5 chyba też by weszło. Nie, wózek ciężko mi powiedzieć na oko, jak ja kupuję pod headery. No właśnie, no ale jeżeli mam header New Hollanda 8,5 metra, to który wózek? Jakiś duży. Bo nie znam się, szczerze mówiąc, na tych wózkach. Nie wiem, jak dobrać po prostu, żeby był odpowiedni. Tutaj tonaż pokazuje, ale nie pokazuje... No to zobacz, ile ten header waży. Tak? Ale czekaj, to jest... Aha, bo to jest pod wagę headera, dobra. Dobra, to już kumam. Dobra. To już jestem, jak to mówił, w domu. To był header 8,5 metra. To był ten. Ale dobra, ile on waży? A, 2,7 tony, dobra, no to już wiemy. Mietek, witamy serdecznie. Mietek, witaj, witaj. Ile tam było? 2,5. Kurde. Ja to jestem udany. No jesteś. To był ten. 2,7. Pamiętaj, tinkowo znowu zaraz zapomnę. 2,7. To szukamy. No to ten zielony ci styknie. 2,3. Pół, te są małe. Te są 2 i ten to lecimy dalej. 2,5. No i 2,7. Któryś z tych. Nie wiem, czym się różnią. To jest chyba nawet ten sam. Ale ty właśnie, no kurde, czekajcie. 500... A nie, modelem się różni. 70, 500 euro różnicy. To za model się płaci. Tu też jest... I tutaj jest... Dobra, to bierzemy... To tańszy weź. Nie wiem, czym to się różni. A czekajcie, a jeszcze tańszy? Nie. Czyli musimy wziąć ten. Dobra. Tu mamy jakieś ustawienia. Header mamy żółty. Jak dzień minął, szybko i pracowicie, no to, Patryk. To header sobie też zrobimy. Ten wózek też niech będzie żółty. A wie ta, że śpimy godzinę dłużej. Jej, Tinka cały rok na to czekała. To dobra. No to wózek też mamy. Dobra, to czyli tak, kombajn mamy, headery mamy. Pługi tam chyba są i chyba ich nie będzie trzeba sprzedawać, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, zajedziemy sobie... W ogóle to myślę, to małe gospodarstwo. Jak zakupicie, to najwyżej się cofnijcie, uśmiejecie się. W sensie na to małe gospodarstwo, tak? Tak, ale czekajcie, bo myśmy kupili maszyny, a gdzie oni są? O, ty. To widocznie to nie patrzcie jest tu. Sklep. Z czym wam się to kojarzy, cichotinka? Z jaką grą wam się to kojarzy? Ciekawe, kto zgadnie. Krzysztof Krawczyk, ty będziesz wiedział. Z jaką grą wam się kojarzy to ujęcie? Kojarzysz? Nie. Czekajcie, muszę wyciszyć mikrofon, żeby Tince podpowiedzieć. A rzeczywiście, tylko tam był taki zardzewiały. Nie My Summer Car, nie. Nie, cicho. Ale też o tym pomyślałam. No, cicho, nie. Nie, nie. Kombinuj to. Nie. Nie Farming 2011. Nie. Jeszcze chwilkę pokażę wam. Traktor z rozwalonymi kołami. Podpowiedź jest, że w tej grze trzeba było ten traktor sobie zmontować, żeby jeździł. No. Dobra, Marek, czekaj, wracamy do twojego tematu, bo ten, co ty, gdzie kazałeś iść? Na to małe gospo chyba. Nie, Ronson, nie. Ale nie o tą grę, możliwe, ale nie o tą grę nam chodzi. Na małe gospo mówisz? To się tepniemy może przez mapę. A, czekać, to jest, a dobrze. Małe gospo to mieliśmy tutaj, tak? No, jesteśmy. Ty, czekaj, bo to jest jakiś kanał. On jest podejrzany, czy... On jest podejrzany. Czy z nim jest jakaś... Norek, wyłaś! No i co? Na niebo kazali patrzeć, ale gdzie to nie wiem. Na niebo? I co? Co gdzie ta fruwająca krowa, Radek? Nie wiem, coś ty dzisiaj przyćpął. Co ty gadasz? Jakie... Co? Gdzie?
Gdzie to jest spróbująca krowa? Nie ma. Te drugie a to kto na teraz... drugim gospo to my nie byli, bo my nie znaleźliśmy. A które, gdzie jest drugie gospo? Bo właśnie to był dylemat. Prawie mi się wydawało, że byłem na gospo, ale teraz już pewności nie mam. Tu jest pierwsza, gdzie jest drugie? Bo tam chyba nie jest dom oznaczony, czy jest. Gdzie jest to drugie gospo? No ale powinien być oznaczony dom. Patryk, teraz już jesteśmy gdzie indziej, to sobie streama przemień. Krów może szukaj, bo to drugi. No tu są krowy. No to tu musi być. Nowoczesna obora. Farma, tak? No jest, no to czyli, będzie że tu. Będzie tu? Chyba tak. A myśmy tu byli w ogóle? A bo ja wiem? Nie. Nie byliśmy tu. To jest to drugie gospo? Na to wygląda. Ale tu jest dom, ale czy to jest nasz dom? Na to wygląda, tak, bo to nawet było. To jest drugie gospo. Tak, i tutaj jest, czyli tak, to jest ta piaskownica. Tak, to jest to drugie gospo. Matko boska, jak u sołtysa. No ładnie zrobione, to już tak na pół wypasie, kurde, nie? Jaka chawira, patrz się tu. Co oni tam robią? Mamba, co ty robisz? Dobra, to podpowiedzcie teraz, skoro już mamy duże maszyny, to które gospo bierzemy? To małe czy to duże mi jednak? Mi się to nie podoba. No wiem, że ci się nie podoba. Tam jak był skup kamieni i tam było obok coś. No kutwa mać. Radek, to wreszcie gospo czy skup kamieni, no ja cię proszę, no. To skup kamieni to był chyba tu, nie? Tak? Czy no, nie? Tak. Simscrafta. Tu jest przyczepa, no jest. Tylko nie wiem, czy ona wygląda jak nie tekstura, ale... Ale ci chodziło... Radek pisał o latającej krowie na niebie. Ja nie wiem, ludzie... Nie bierz już więcej tego, coś wziął. No na drzewo nie wyjda. Dobra, ale powiedzcie mi, gdzie są moje zakupione maszyny? Ty żeś poszedł do mechanika, ty sklepu szukaj. Sklep masz po lewej. Koszyka szukaj. Aha. No to byłem. Po no. lewej czy niżej? Gdzieś był. O, masz koszyk. A co tu? Tu jest sklep z mechanika kupowałem, to zdalnie, kurde. Jak... Dobra, są fury. Tutaj jest ty. O, to jest pod... Fajna kup. O, patrzcie, jak nam sprzęt ładnie poustawiali. Ale teraz chcąc... Mamli! A gdzie jest kombajn? Chłop się zgubił na swojej wiosce. Ej, ja się pytam, gdzie jest kombajn? Nie kupić? I jeszcze jedno pytanie, które... O, patrzcie na to. Wow! Sztos! Czyli jest tutaj jakiś wyjazd szerszy? Z tego... Jak tu się wyjecha? Wyjecha. Jak się stąd wyjecha? Nogami do przodu. O, czekajcie, tutaj. A, czyli tędy, dobra. Dobra, no to już wiem wszystko, tylko nie widzę kombajna. Chyba, że on się zrespi dopiero jak usunę część sprzętu. To może to tak działa. Dobra, czas na głowę. Nie, Patryk, to nie ta gra. Nie, ja nie znam takiej gry. Jeszcze nikt nie trafił. Czekajcie, zobaczymy, czy mam dobrze ustawione martwe strefy. Bo... Pewnie nie. Nie, czekaj, z farmingiem to nigdy nic nie wiadomo. Nie, no jest okej, wiesz? Mówiłem, z farmingiem to nigdy nic nie wiadomo. Ukradli Bisona. Tyle, że to nie był Bison. W pojazdach troszkę przelogowuję delikatnie, widzę, mapa się musi doczytać, no ale dobra. Patrz, ślady robisz nawet. No nie robiłem? Robię. Dobra. Dobra, czekajcie, tu już sobie zwolnimy trochę tempo. Że ja nic nie słyszę. Aha, bo tu on... Słuchawki. Podpowiedź, pierwsza litera tej gry.
F. Marna podpowiedź, ale taka jest. Czekajcie, wszystko się podpiało, czy nie? No wygląda, że tak. A w ogóle się podpina? Nie. No zobaczymy. Coś mnie tutaj zaklinowało. Dobra, to słuchajcie, co z tym gospem? Na które my gosp pojedziemy? No, jeżeli nie budujemy od nowa, to na to małe. Tak? No. Ale jak chcesz. Tam będzie ciasno z tymi maszynami. No to... To sobie musimy zbudować, bo ja tego dużego nie chcę, bo jest brzydkie. To znaczy, no, ładne, ale nie po mojemu. O, brawo Marek! Brawo Marek! No i co? Gdzie jest ten bizon? Wróć. Kacie, muszę zobaczyć, czy... A kupiłeś go w ogóle? Czy go wreszcie kupiłem, czy tylko miałem zamiar, bo może go nie kupiłem. Nie ma kombajnu, czyli ja go jednak nie kupiłem. No dobra. Miałem zamiar i zająłem się czymś innym. I na tam. Zamiarach się skończyło. Dobra, czyli jeszcze tak, system kamer. A może ci kasy nie starczyło? Nie, no... No nie starczyło ci kasy. Aha, dobra. Sprzedaj te maszyny, co wiesz. No. Czyli generalnie lecimy tak. Oko mam niczym snajper. Ta chyba ślepy. Jak w teleturnieju. Jedna nutka, a tu jedna litera. Tak jest. A był taki teleturniej z literkami. Koło fortuny, czy coś? Tak. Dobra, to zostawiamy. To zostawimy. Chyba tyle na razie. No ale kasy trochę przybyło, więc chyba już kombajn możemy kupić. Raczej nie chcę na dotacje iść, no ale... W pojazdach. Wiecie, jak to jest, nie? Kombajny. Tu. System kamer. Kup. A ile on kosztuje? 265, by nie starczy ci. Nawet bez kamer ci nie starczy. Okej. Okay. Szału nie ma, słuchajcie. Jakby nie było, to startujemy na trudnym poziomie, więc... Bo z kamerami 270. Na pewno wszystko już sprzedałeś, co było? Nie wywala ci farminga. No i super. Rozsiewacze to zostawiamy. Siewniki zostawiamy. To zostawiamy. Kurde, nie mam co sprzedać już tutaj, słuchajcie, nic tu więcej nie wymyślimy. W przyczepach też nie ma nadwyżki? Traktory już sprzedałeś też? Tak, traktory... A nie, czekajcie, tu jest jeszcze, o! Waltra. Tego jeszcze, to już teraz powinno wystarczyć. Nie zauważyłem, wydawało mi się, bo Zetora sprzedałem i wydawało mi się, że już tylko mój New Holland został, a tu jednak nie. No to teraz ci wystarczy nawet z kamerami. Jeszcze ci na lody zostanie. No, kombajn. Dobra. System kamer. Dobra. Kupione. Ha, jest! Dobra. No i jesteś goły i wesoły. Dobra, to teraz ja bym chciał stąd wyjechać. Chyba tędy, nie? No. Nikomu jest znany, witaj. Witamy, Siemanko. Witamy. Zaraz do was wrócę. No to ciśniemy do domu. Tylko właśnie, no, Tinka mi uciekła, a ja dalej nie wiem, co robić. Czekajcie, tędy wyjadę, nie? Wyjadę, dobra. Jakby nie było, to się jeszcze mapę uczymy cały czas. Jaka akcja? Zakup maszyn. I plus gospo, nie? Czyli podstawka, zaczynamy dopiero na mapie. A co on tak męczy na tej mapie? O czym na mapie? Czekajcie, on tu ma jakieś przykładnie. Szukam tego.
O, patrzcie, jaki tutaj jest zjazd z tego, jeżu. Przecież ja tu śrubki pogubię. Kospo, w sumie to nawet, szczerze mówiąc, moglibyśmy sobie postawić. Jak mówicie, stawiamy własne wypasione gospo? Dajcie znaka. A ja w międzyczasie zerknę sobie, jak się ma nasza ankietka. 8% na nie, 92% na tak. No, ładnie, ładnie. Obstawiam, że to nie, to jest od osób, które generalnie albo nie lubią farminga, albo nie znają mapy. Jedno z dwóch. Dokładnie tak, Radek. Zgadzam się z tobą w 100%. Słuchajcie, najlepiej zacząć na tej gospie, a potem stawiać. Jeżeli już, to obstawiam, że od razu postawić. Bo to jest bez sensu. Dobra, to wiecie co? Czekajcie, my jesteśmy koło sklepu, tak? Jechałbyś jako pilot ze mną, a Chris gabarytem? Znaczy, wiesz co, Marek, obstawiam, że... Znaczy, jeżeli chodzi o Ronsona, to musimy sprawdzić, czy Ronsonowi będzie nawet działał, bo tu jest kluczowa sprawa. Obstawiam, że Ronson by jechał. To byśmy się w ogóle zmieniali, nie? Żeby nie było monotonii. Na przykład, nie wiem, jedną trasę... ci, którzy nie wiedzą, mówimy o ETS-ie i o naszej akcji tutaj Megatransienty, nie? Megatransity, kurde. Skrzywienie zawodowe. Mega tranzyty. Jeżeli chodzi o to, to byśmy się zmieniali. Na przykład jedną trasę my jedziemy z gabarytem, wy lecicie pilotami, później się zmieniamy. Ktoś leci, na przykład Ronson leci z gabarytem, my lecimy z pilotami i tak dalej, nie? Żeby każdy miał też urozmaicenie. No a jak nie, to Marek, możemy na razie sami grać serię. Z czasem ktoś może się pojawi, kto do nas dołączy, nie? Chociaż... Według mnie dobrze jest, jak są dwa piloty, nie? Bo załóżmy, jak mamy skrzyżowanie, to wtedy jeden obstawia lewą stronę, drugi drugą. Jeden pilot trochę, no trochę lipa, no co zrobić. Ale Ronson z modami to nie jest większy problem, tylko kwestia, pytanie, tak jak Marek zadał, czy byś z nami grał. No miałem ci wysłać mody, to prawda. Mea culpa, Ronson. Zapomniałem z tego wszystkiego, przez te przebudowy serwera i tak dalej. Sorry, mój błąd. Bił się po rękach. To był skup zwierząt. Czekamy jeszcze chwilę, bo mitinka uciekła. A ja sobie za ten czas kawałek pojadę i sobie pooglądam, a co? Bo tutaj już się kurek zrobił. No ja mogę, ale pilotem mogę, ale częściej ciągać wolę. No to słuchaj, no mówię, Ronson, tak jak powiedziałem, uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeżeli będziemy się zmieniać, tak żeby każdy miał też urozmaicenie. Jak na razie, to myślę, że te drogi pod duże maszyny jak najbardziej spoko, nie? Aha, czyli wyjeżdżamy sobie ku księdza. Po prostu, żeby było rozmaicenie, żeby była fajna akcja, nie? To też dla dobra streamu, wiesz, to też będziemy się pokazywać jako piloci, jako ale czekam na te zdjęcia dokładnie, jakie mody ustawić. To po streamie sobie dogadamy. Tam większej opcji, większego szału nie ma. To, co dostałeś już, to nic się nie zmieniło, jest kwestia tylko tego vana tak naprawdę. Bo chyba nic więcej tam nie doszło. A vana to wrzucasz gdzie bądź, najlepiej na sam spód i heja. Tylko jeszcze właśnie, bo musimy dogadać, albo ewentualnie Marek, jak masz czasa, to rzuć info na ogólnym konkretnie, którego vana bierzemy i wszyscy sobie po prostu tego vana zainstalujemy i tyle w temacie. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo i tak ty te vany sprawdzałeś.
Zostaje mi trzy mody jeszcze wasze i nie wiem. Dobra, Ronson, sorry, faktycznie, no mówię, mea culpa, zapomniałem na śmierć, a obiecałem ci, także niezwłocznie po streamie wrzucę ci zdjęcia, a sam też trochę w kropce jestem, bo musimy się z Markiem zsynchronizować i dogadać. To już tu mogę napisać, czyli ten czerwony jednak zostaje, tak? No to dobra, słuchajcie, dogadamy sobie temat na privie, znaczy na privie, na ogólnym, na Discordzie u nas i gitara. Ten Volkswagen jest fajny. No. Dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Tinka mi uciekła. Serduszko, kwestia gospo, bo chciałbym tu dogadać temat, czy... O, popatrzcie, nawet tu łączka fajna jest pod... Aha, ale tutaj jest trawa, czy nie. Co? Tu nie jest trawa. Nie jest trawa. Znajdź gdzieś trawę i stawiaj. Znaczy miejscówkę. A tu jest trawa. O. Może tu być, ale tutaj ja wiem. Znaczy pola to nie jest... To nie problem, bo i tak ostatnio już zaczęliśmy grać, że sobie gdzie indziej pola bierzemy, żeby to jest dupka była, nie żeby wszystko tak było jak dla starych ludzi, którzy wstają z łóżka, jedna noga jeszcze w łóżku, a druga już na polu, nie? Ja bym postawił, bo słuchajcie, wiem, że to jest troszkę może czasochłonne, znaczy czasochłonne, no chwilę schodzi z postawieniem gospa, za to później jaka satysfakcja jest. I pamiętam, że te serie, które, gdzie stawialiśmy własny gospa czy coś, to jednak później gdzieś tam budziły zainteresowanie, bo było to coś nieszablonowego. Tu jest to gospo, tak? Aha, kurde. No nie wiem, wiecie co, tutaj... Dupne jest to gospo. Jak ja bym sobie tu utworzył. Wjadę na razie na to gospo. Tutaj nawet by ciężko było, słuchajcie, podjezdówkę robić do tego. Tak, chociaż ja wiem. A zobaczymy, jak to. Nie no, daję radę. Nie ma jakiegoś większego problemu z wjechaniem tutaj. Na razie się, że tak powiem, zainstaluję chwilowo tutaj, żeby zrobić sobie jakiś tutaj ten punkt odniesienia. Dobra, idziemy do... Nie, wróć. O, właśnie o to mi chodziło. Dobra, palimy chłopa. Kurde, czekajcie, jak się włączało kamery? Ej, stój! Stój! Nie pamiętam, jak się te kamery włączały, ale sobie przypomnę zaraz. O, już kurwa, wiedziałem. Pierwszy ten już się zawiesiłem. Też go mam i jest fajny. No dobra, no to a resztę to coś tam jeszcze, Marek, doszło poza vanem? Chyba nic. Zobaczymy zaraz i tego. To jest 3 sekundy, bo tam tych modów nie ma. Głównie chodzi o malowania, nie? Ewentualnie jak coś tu później myślę, że pewnie jakieś dojdą malowania, bo na pewno sobie zrobimy jakieś malowania fajne. Może zrobię malowania te ponadnormatywne, żeby mieć swoje. Najlepiej to bym rozebrał tego vana i zrobiłbym mu malowanie, ale szczerze mówiąc nie, na vanach jeszcze nie działałem. Dobra, aha, my mamy to na wózek wsadzić, kurde. No, malowania właśnie. No to malowania są cały czas, jak to się mówi, temat otwarty, nie? Cały czas idą. Ja generalnie już pierwsze malowanie jakieś tam halloweenowe robiłem, tylko nie pamiętam wreszcie, czy ja je wrzuciłem, czy nie. Tu będzie nas nowy dom? Ale dobra, tylko powiedzcie mi, jak się instaluje ten header na ten wózek, bo dla mnie to jest serio coś nowego. What? Jak ja mam ten header na to zainstalować? Będę miał do ciebie sprawę, ale to na pryw, Marek. Dobra,
Czekajcie, powiedzcie mi, jak tego wózka, jak to się ładuje, czekajcie, on ma tutaj ten, to tu trzeba opuścić, nie? Bo czy ja co? Nie wiem. Bo ma to jakiś ten, diesel. Kutwa mać. Nie ten hyder, drugi się układzie. Co? Ten do zboża. A! No tak, przecież kurde, zapomniałem. Faktycznie się zagadałem, a ja krytki mam za ten. To dobra, to ja mam nadzieję, że ja z tym wyjadę stąd. O, to będzie ciekawie. Zaraz będziemy szukać miejscówki. Słuchajcie, możecie nas wyklinać i tak dalej, ale jak mamy robić zajebistą serię z tego, to robimy własne gospo. Mamy zresztą tyle modyfikacji tutaj. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Gdzie tu był wyjazd? Tam, gdzie flagi. Gdzie flagi, tak? Szukaj flag przy ogrodzeniu. Jeszcze pobłądziłem trochę. Aha, bo to było chyba tu. No. Nie w ten róg poleciałem. Ty, i co? Powiedz, że ja stąd wyjadę. Wyjedziesz na lajcie, przecież one są powyżej ogrodzenia. Kurde, trochę to jest tutaj... Panie, kamery odpal. Ale właśnie, nie pamiętam, którym był. Zaraz sobie przypomnę. Pięć koła zapłacił za kamery i nie umiem włączyć. Nie, wiem, że zaraz sobie przypomnę. Co ja ci poradzę, Tinka, jakiś nie w temacie. No i już. Gadałem przed chwilą, że nie pamiętam, którym się te kamery odpalało. Musiałbym menu zobaczyć. Chyba, że ktoś pamięta, to mi powiedzcie. Mogę ci poklikać i sprawdzić. Nie, czekaj. Którędy ja jechałem, bo dobrze przedtem jechałem. Chyba tędy. Chyba w tą Mańkę. Nie, bo popsuję. Nie, bo popsuję. Tylko kościoła kombajnem. A to nie jest kościół. Tutaj jest jakiś... Aha, tu jest ten skup tego. Tego drewna. Ja nie, tu nie skręcam. I to było teraz w tę Mańkę, nie? Dobrze gadam? Jak my to jechali? Daj mi mapę. Ups. Chyba tu, nie? Czy tu było? Nie. Czy nie tu? Chyba błądzę. Nie, to nie tu było. Kutwa mać, źle pojechałem. Znaczy może od dupy strony. No tak, od dupy strony pojechałem. No i wszystko jasne. Przejadę tędy? Przejadę. Droga jakaś jest. O Jezu. Jak czołgiem normalnie. Tak, tylko patrzę, czy ja sobie tędy przejadę. Przejadę, dobra. Ej, ja do sklepu wróciłem. What? Jak to? Co to jest? Ja pierdzielę, to ja myślałem, że w domu jestem, a ja do sklepu wróciłem. Ja cię pierdzielę. No zrobiłem kółko. To czekajcie, muszę. Ja jeszcze nie mam tak opanowanej tej mapy. Ja muszę sobie zobaczyć, gdzie to było. Czekajcie, jesteśmy tutaj. Tutaj mamy sklep, a gospo mamy tutaj, więc musimy się obrócić całkiem w tył. Jechać tu i tu. Dobra. Dobra, ja. Ja pierdzielę. Ja już szczęśliwy, że do domu zajechałem. A tu masz. Aha, czyli my mamy jechać tą drogą, tak? Chris, mniej kawki. Co zrobić? Mniej kawki. No właśnie, zaraz bym jeszcze zrobił, bo mi się jeszcze? Chce. Jeszcze? No. A już za 10:11, no ty co? Jeszcze kawa? No już. Cholera. Będziesz siedział sam. No dobrze, to będę siedział sam, no i co? Tędy? Dobrze jadę? Chyba dobrze. Czy nie dobrze? Patrzam. Dobrze. Ale słuchajcie, tutaj chyba trawa jest. Bez sensu. Mała ta łączka. I co, Marek? Kupujesz sterownik ruszania głową?
Na ciebie kawała nie działa. Różne są organizmy. Na nas działa. Ja nie wiem, gdzie ja mam ten kombajn teraz postawić. Ale na tygodniu, jak da radę, to symulator więzienia się ogra. Nie, bardzo chętnie. No tak. Tylko trzeba Marka odrodzić. No. Wiecie co? Nie wiem, gdzie on... Rozjedziesz chłopa. Nie wiem, gdzie on... Cicho tam. Nie wiem, gdzie ja mam ten kombajn zostawić, bo... Poeta. Dobra, niech se tu stoi. Patrzcie, jaki ładny parking. No i elegancko, profesjonalnie. Dobra. Sprzęt mamy praktycznie zwieziony. Tam nam został tylko jeden header do zaciągnięcia. Bo trzeba Marka złapać, bo wsadziliście sobowtóra. A to sobie Tymka, ja idę sobie zrobić kawę. A ty albo pałko, albo co, weź polatę i wybierz miejsce na głos pod pojemem. Dobrze. Pałką? A nie mamy flight tego? Mamy. Aha, dobra. A flighta mamy. Wiecie, że ja zapomniałem, że my flighta mamy? Patrz flighta na to. A screeny jak się, kurde, znowu ten screen. Masz tryb latania. Zapomniałem, że my ten tryb latania mamy, jeszcze jakoś nie mogę przyzwyczaić do niego, że on w ogóle jest, słuchajcie, o. Elegancko. Możemy se latać. I pałkę do tego. Było B, tak? Ale to chyba nie działa. A co to za pytajnik w powietrzu? O, tu moglibyśmy gospo postawić na przykład. Chociaż tak... No to idź, zrób se, poszukam. Nie wiem, czy da radę jakoś przyspieszyć ten. Dajmy z czasem. Czas na razie ja bym go spowolnił, bo... Bo to nie ma sensu, jak my na razie ten, niech on sobie będzie na cały czas na zero, dopóki się nie zrobimy. No mapa jest sztos, naprawdę. Ale mówię, dla mnie przede wszystkim tutaj jedno z najważniejszych rzeczy na tej mapie to jest optymalizacja, jest mega zrobiona. My są gdzie? Tu. Tu jest sklep. Tu są takie większe pola. A co tu jest? Trawa jest na szaro, tak? Rośnie w ogóle gdzieś trawa? A ja może koło tego CPN-u zobaczmy? Ja chciałam zobaczyć... Tu nie ma nic.
Może tu? I stąd do sklepu. W sumie nie jest duży kawałek. A tu jest drugi sklep. A, tu jest mechanik. A tu jest sklep. No i dobra. To kupię, żeby nie było. A kupię w ogóle? Kupiłam. Wszystko udokumentowane. Spoko. No. To mamy. 6 koła zostało. No i już. Matko, a nie da się szybciej? Da się. Tu jest niebieska kropka. Co tu nasza jest? Zalecieliśmy do sklepu, a musimy lecieć tu. Tam. O, tu. Wylądowali. O, wystraszyłam pszczoły, ale jaja. Gdzie to było teraz? Nie. Ej, nie wiem. Kupiłam teren. A jak się wyłącza ten tryb latania? Masz. A, zapomniałam. Coś się leje. O Jezu. A, to ten silnik chodził. Jak stąd wyjechać? Tam. Stój, może byś se bramę otworzyła? Chyba nie mamy żadnego innego terenu kupionego, nie? Tylko ten? Tak, tylko ten. No i dobra. To teraz którędy tam dojechać? W lewo. W lewo do głównej drogi, potem w prawo. W lewo. Dobra, jakoś dojedziemy.
Powoli jakoś damy radę. Teraz miało być w prawo. Krawężniki został. I kurde, na tej minimapie to jakoś guzik widać. Nie wiem, czy ja dobrze jadę. A teraz w lewo czy w prawo? W lewo, a potem w prawo. No dobra, to jadę. Jadę na nową miejscówkę, żebyś wiedział, gdzie masz jechać. Tylko już nas na nic nie stać. I to było... To była 117? Ja nie wiem. Nie. 142. Oto zaraz tu. O tu. Tu. Tu jest tak, nasza nowa miejscówka. A co tu jest? No co ty trąbisz, cieciu, na mnie? Spadaj na sztab. Ciep, 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 ciep. Tu będzie stał mój dom. Tylko właśnie, nie, wysiądź mnie stąd. Albo dobra, może być tak. Nie, wysiądź mnie stąd. Odwiedź. Jak tu faktycznie można tak wszystko sprzedać, to spróbujmy. Będzie trochę hajsu. No, sprzedaj. I co? Sprzedał się i się nie sprzedał? Kasa jest. O, to z mapy zniknęło, a garaż nie. Dobra, maszyneria została fajnie. A dlaczego się to nie sprzedało? Nie wiem, no ale dobra. Też się nie sprzedało. Chałupa znikła. Nie.
Nie moje, to sprzedaję, nie? To już się nie da. No i tyle. Płotek, płotek nie. Znacznik został. No, nawet ławkę. No to ławkę też sprzedamy. Kupimy za lepszą. O, te wszystkie graty można sprzedać. No to już. Śmietnik, czy co to jest? Skrzynki plastikowe. Siemasz, Zuzik, z witomy, witomy. O. A, to już kombinowaliśmy. Tu jest jeszcze chyba ławka. Oj, było, było. O, jest. Ty patrz! Z 6 koła zrobiło się 87. Całkiem przyzwoicie. A, bo tu są ule. Dobra, jedziemy z tymi ulami. Zrobimy se. Nie chciałbym mieć tak uli zaraz koło chałupy. No, tego się nie da. Da się. Okej. Okay. Metalowe śmieci sprzedaj. Sprzedaj! Wszystko idzie do Żyda. A to? Też. Też. Chyba sprzedaliśmy wszystko, co się... O, jeszcze to można. Myślałam, że to jest tekstura. Okej. Tu coś jest. O, jeszcze tutaj. Budynka nie zauważyła. A, to już, to już. No dobra. A tak, a to? U sąsiada może coś sprzedamy. Albo czemu nie? Suszarka do ubrań. Tego nie widziałam. No sprzedaj, co będziemy zostawiać. O, nawet i kanał mogę sprzedać. Razem z norkiem. Git majonez. Dobra. Fajnie. Boże, ale schiz, trawa fruwo na wietrze, myślałam, że ten. Że ja płynę. Co mamy w innych? Zacznijmy od innych, żeby było wiadomo, że my tu są. Co to jest? Co to jest? Drewniany wózek na kwiaty. No i dobra, i to se postawi i będzie wiadomo, gdzie jechać. Jak się to obracało? Nie tak. Prawym? Prawym. O, i cyk. I będzie widać. Na ta rękę se przy tym dupnę, jak się ściemni, to będzie widać. Cyk. No i dobra. Zaznaczone. Tu jest nasz tyren. Jak się to? Jesteś? Dobra, na jakim jesteśmy etapie? Powiedz mi kilka kubajka. No to chodź tu. Kupiłam łączkę.
postawiłam... Siemanko ekipa, siemanko rodzynki. Postawiłam jedną latarnię i kwiotki, żebyś wiedział, gdzie masz jechać. Stoimy. Słuchajcie, ja wam tylko jeszcze krótko powiem, bo generalnie już mamy końcówkę live'a. Łączka płaska, fajnie. Tutaj jest duże pole płasko, mega mi się podoba. Nic na nim nie ma, więc można sobie zrobić z tego dwa albo na początek coś. Jest... Nie, to jest bardzo dużo. Duże. Tutaj mamy następne duże i pod te maszyny to on pójdzie jak nic. Także już mamy co robić. Dobra, tu z polami mamy spokój. Tu co tu rośnie? Ziemniaki. Ziemnioki, to będziemy musieli zapożyczyć. Tutaj mamy fajne pole. Owies. Także tutaj w koło pola są, jest gdzie się rozstawić. Moi drodzy, dzisiaj zrobiliśmy sobie przelotówkę po mapie, połaziliśmy, pozwiedzaliśmy fajnie i nawet mi się to podoba, bo będzie ciekawy tytuł z tego, więc myślę, że będzie to takie wprowadzenie jakby do serii, zapoznanie się z mapą, ogarnięcie terenu, zapoznanie się z tym, co mapa nam oferuje, jak wygląda i tak dalej, także myślę, że jest to bardzo dobry materiał do takiego... jako takie preludium do serii, plus zakup maszyn i ogarnięcie terenu pod gospo. I moja nasza propozycja jest taka, żeby na następnym strumyku zacząć sobie od postawienia gospo, więc zrobimy sobie w ten sposób już takie konkretne rozpoczęcie serii, czyli budowa się i ogarnięcie pól, no i zaczęcie całej gospodarki. Taka jest propozycja moja. Geodetów macie, tak, dobra. Słuchajcie, nie wiem, czy Ronson jeszcze jest, czy nie. Ronson, za chwilę ci podeślę screeny z ETS-a. To z tego, co wynika tutaj, słuchajcie, to tak, 88% na tak, seria, czyli wszystko fajnie. Się zgadza. Wielki gracz, witamy bardzo serdecznie. Siema, fajnie, że chociaż na koniec wpadłeś, ale fajnie, że jesteś. Zapraszamy. Jeszcze raz przypominam, że Discord jest dla naszych wspierających, do czego bardzo zachęcamy. Zachęcamy do wspierania naszego kanału, jak chcecie i jak możecie. No i oczywiście tym samym zapraszamy na nasz kanał Discord, właśnie, który jest przeznaczony właśnie dla was wspierających. A propos Discorda, Ronson, to screeny do ETS-a ci podrzucę i z tego, co wywnioskowałem po dzisiejszej konwersacji, to jutro lecimy w ETS-a, tak? Marek, daj znaka na priv albo na ogólnie na ogóle. To zresztą jeszcze dogadamy, standard polski. No i o co? Widzimy się jutro o 21:00 jak zawsze. Życzymy wam miłego weekendziku, dobrej nocy. Jutro komputer będzie złożony. No i super, tak przy niedzieli. Widzisz? Ciekawie. O, to ja zaznaczyłam, żebyś wiedział, gdzie jechać. A wiecie co? Czekajcie, bo mi się podoba to ujęcie. To ujęcie to będzie zdjęcie. Tylko muszę sobie wyłączyć screena. Zobacz sobie screena, bum. Kutwa. Dobra, tak to my się nie pobawimy. Muszę sobie przełączyć. Czekajcie. Gdzie to było? Shift up, nie. W grze, tak? To było w grze? Tak, tylko tutaj. Znowu sobie muszę dać. Nie, dobra, dam sobie F10. Żeby nie było. A zapisałeś? Co miałem zapisywać? To się nie zapisuje. Mhm. Tylko muszę wyjść. Kutwa, ujęcie mi się zepsuło. Jak to było? Ej. Daj, ja ci pójdę. Gdzieś ty jest? Dobra, i to było? Którą mańkę? To? Nie. To? Tu. To? Aha, i to było stąd, tak? Dobra, to jest ujęcie sobie przypomnę. To było... Czekaj, jakoś tak? Trochę w prawo. Lewo, w prawo, tak? Jeszcze trochę, no coś takiego, o coś takiego, o, no. No, dobra. Zrobimy sobie takie ujęcie, to będzie ciekawe. Chociaż kurde, muszę to zrobić tak, bo na dole mam pas. Dobra. Noga F10. Dobra, Bangla. Dobra, zdjęcie zrobione. Także dobrej nocy, śpijcie dobrze i widzimy się jutro o 21:00. Trzymajcie się, pa, pa. Do zobaczenia. O, czekajcie, bo ja miałem się jak ten, a dobra.